Witam wszystkich bardzo serdecznie, yo yo, w kolejnym odcinku Tomb Raidera. Jak pamiętaliście, skończyliśmy w tym momencie. W tym momencie skończyliśmy, kiedy nas napadli. Bo się niechcący przesunąłem do następnego punktu. Znaczy napadli. Gdzieś tam se jadą na tych sznurkach, nie? I tak, jesteśmy w momencie, kiedy mamy się przekraść do pałacu. A gdzie ten pałac? Tam, gdzie jeździli na sznurkach, rzecz jasna. Cię sturlała śmiesznie. Dobra, wiecie co? Poszedłbym od razu do tego pałacu. Albo pójdziemy do skrzynki. It's yes. Dobra, teraz idziemy do pałacu. Tutaj jakiś helikopter, samolot. O Boże! Grim! Kurna. Chuja macie. Dobra, to podnijmy. Czemu oni rzucają się też? Nie na dupce i tą syreną, kurde. No nie chcę umrzeć, kurna, wy byście chcieli umrzeć? Ziomki, no. Kurna. Dziadek, chowaj się. Kurna. Sounds like a plan. Very precise plan. Precision is my second name. Yes. O nie. Coś tu się świeci, no bez kitu naprawdę schowali to tu? Zaraz, dziadek idę, tylko... Mendo najgorsze, nie wiem jak tam przejść. Kurna. No nie wiem. Jezu.
Czy mogę gdzieś się też jakąś linką zahaczyć? Nie widzę. A tam mogę przejść przecież. Kurde, jaki ja ślepy. Jaki ja ślepy. A ja tu byłem. What? Ja stąd przyszedłem. Kurno. Jak ja mam iść? Nie ogarniam. Teraz to już się zgubiłem. No nie rozumiem. Co tu się wydarzyło? Na górę muszę jednak wejść, tak? Nie no, ja nie wiem. Zgubiłem się, ludzie. O! Kurna. Było. O, jest w końcu. Czyli jednak tu trzeba było od samego początku. Dobra, te skrzynki, olać te skrzynki. Serio? Nie zesraj się. No nie powiem, trochę się zgrzałem. Bałem się, że zginę. I że będę musiał jakoś mega od początku zaczynać. Ale jest dobrze. Tam mamy iść. Teraz przeszukajmy sobie te rzeczy. Aha, ja mam się tego złapać, dobra. Dobra, nie chce mi się tam iść, powiem szczerze. Bo szczerze mówiąc, jesteś tam? Zamiast tych karabinków wolałbym jakąś snajperkę. O nie. Dziadzia zabrali. A kim jest ten dziadzia? On był tym? Pilotem okrętu? Dobra, skacz Lara, bo ci... Nie, kupę czasu to zejdzie. Ale ja mam cele.
Pino. Ciężko ich jest coraz więcej. Cholera! Rzuć broń! Zabijemy go! To ona głupia, po cholerę łuk odkłada, no. Takie trickshoty z łuku robisz, dziewczyno, a łuk odkładasz, bo ci każą? No proszę cię, szanujmy się. Zapłacą mi za to. No zapłacą, no coś sama błąd zrobiła. Ja nikogo nie będę zabijać za swoje błędy. Purna. Wiem ja tu po tym sznurku. Kurna. Dziadzia se zleciał na dół. Tam? To jest ten pałac? Hej, tam jest! Przeciąć linę! Cholera. Już się robi! Nie w tę stronę mam iść? Nie, dobra, nie. Dobrze, że jest skała, do której możemy się przyczepić. Mam ją! Kto nam pomaga? Cholera! Osłaniam cię. A, możesz się wspinać. Dzięki Bogu. Aha. Aha. Rod? Tak. Grim nie żyje. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale on im nie pozwolił. Grim, ty. Ty uparty draniu. Rod, tak mi przykro. Nie, niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Jasne. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. Okej, okej. Helikopter ratunkowy N888RC odpowiada na sygnał SOS. Leci z frachtowca Trinity. Mówi Konrad Roth z Endurance. Czy mnie słyszycie? Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To świetnie, Roth. Daj im jakiś znak. Ja idę po sam. Laro, może ja powiedziałem? Nie jest tak jak z tamtym pilotem, bo ja wpakowałam sam i resztę w ten bałagan i ja ich wydostanę. A ile mamy hajsu? 600. Patrzcie, ulepszymy coś.
15 minut. Wszystko mamy z karabinku już. O kur. Ale jazda. Czuły spust. I coś z shotgunca może. 365 mamy. Na trzy rzeczy nas stać. Osłona lufy, wydłuża lufy. Prędkość wylotowa obrażenia, szlifowany zamek, szybkostrzelność, zmniejsza odrzut. Odrzut, szybkostrzelność, czy obrażenia? Obrażenia, kurde. Dobra, lecimy dalej. Ile mamy strzał? 40. Dobra. Dobrze, Laro. Tylko uważaj. Na moście roi się od straży. Świetnie. Jakiś pomysł? Nie będzie łatwo, ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. Obawiałam się, że coś takiego powiesz. Nie martw się. Będę cię osłaniał przez całą drogę. Co tu mamy w tej skrzynce? Nieco. To gdzie ja mam iść w końcu? Boże, zgubiłem się już, naprawdę? A nie, tutaj. O Jezu! Nie ogarnąłem. Mam ich na muszce. No to dalej. Chyba dymy będą, bo jakaś taka muzyka grozy jest. Co tam się wyprawia? Myślisz, że dorwali tę obcą? Nie martw się. Jeśli jej nie dorwali, to sama do nas przyjdzie. Ojciec Matias rzuci nas oni, jak jej nie znajdziemy. Tylko jeśli zawiedziemy. Już się bałem, że cię straciłem. Nic ci nie jest? No nie, ja tu sobie parkuruję na luzaczku. Nie widzę go! Wypatruję od niego! Idźcie na klifa! Stój! Nie ruszaj się, bo cię zobaczą! Zaczekaj! Nie mam jak go trafić! Teraz! Stój! Zaczekaj! Już prawie go mam! Ruszaj! Stój! Czekaj! Czekaj! Laro, chyba masz czystą drogę. Dzięki za wsparcie. Chyba jesteśmy kwita. O cholera. Laro, uważaj! Poddaj się, bo skręcę jej kark! Dobrze jest. Dobra, lecimy do przodu. Żadne uciekaj. O cholera. Nie wiem, gdzie mam biec gro. Musisz mi sterować. Zginąłem? O kurde. Nie sądziłem, że mnie trafiają. Szczerze mówiąc. Jak zostanę tu? Chowam się. Dobra, po domu. Dawaj grobki. Złap się, kurna, złap się! Mordę jeża. Miała się złapać, baba. Jeszcze raz. Lecimy. O Jezu.
Wydostanę ich. Wrócę. Obiecuję. Wejście do jaskini. Jaskinia Raj. Mam iść w lewo? Tam? Nie. Tam? Tam. Idziemy tam. Każde stworzenie w przyrodzie zwraca się ku przemocy, gdy chodzi o przetrwanie. Niech ci się zatem nie wydaje, dziewczyno, że cię nie rozumiem. Po prostu jestem na tym świecie o wiele, wiele dłużej. Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, Chimiko! Przemów do nas głosem płomieni! Tak mi przykro! Tak mi przykro, popatrz na mnie! Spójrz na mnie, dobrze? Wkrótce, moi bracia! Wkrótce będziemy wolni! Zabierzcie ją do sali tronowej. Twoja walka dobiegła końca, kuratu. Czyli ona faktycznie jest wybrana? O, nice, łuk mamy. Nie widzę ciała. Nie wydaje mi się, żeby mogła przeżyć upadek. Zejdźmy tam. Chodźcie. Dobra, teraz dobrze by było brońki odzyskać. Chyba, że mamy. Cholera. Nic nie mamy. A zaraz na pewno ktoś tu zostawi strzały jakieś w rogu. Mam nadzieję. O, mówiłem, że ktoś zostawi strzały. Kurna.
No żart. No żart. Okej, rozumiem. Nic nie mamy. I możemy skończyć odcinek, bo mamy 25 minut. Także dziękuję za obejrzenie i widzimy się za chwilę w kolejnym odcinku. Znaczy ja się widzę, wy się widzicie za 2 dni chyba. Także dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia. Yo, yo.